Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o ostatnim faraonie, o wielkim władcy Egiptu, który jest jednocześnie świętym Kościoła katolickiego. Zapraszam. Jesteśmy w naszej opowieści na przełomie IV i V wieku, a więc Imperium Rzymskie jest już oficjalnie Imperium Katolickim. Imperium Rzymskie rozciąga się wtedy nie tylko na Włochy i powiedzmy, że Europę, ale również na całą południową część basenu Morza Śródziemnego. O tym warto pamiętać, gdy myślimy o tym, czym był Kościół katolicki i czym było rzymskie imperium w tym czasie. Ta południowa część basenu Morza Śródziemnego kwitła intelektualnie, kwitła na poziomie wiary, kwitła na poziomie społecznym. Tam rozwijały się nauki wyzwolone, rozwijała się filozofia, tam rozwijała się teologia, tam powstawały szkoły, uniwersytety, może trochę w cudzysłowie, powstawały wielkie, potężne biblioteki. Chociażby właśnie w Aleksandrii, w stolicy Egiptu. Tam będziemy dzisiaj nasze oczy kierowali. Warto już na wstępie pamiętać o tym, że cały ten kwitnący świat, cała południowa część basenu Morza Śródziemnego to są katolickie prowincje Imperium Rzymskiego, kwitnące pod względem filozofii, nauki, teologii, wiary, szkolnictwa, edukacji, które zostają zniszczone ogniem i mieczem, zniszczone przez islam. O tym warto zawsze pamiętać, że gdy krucjaty wyruszą kilka wieków później, to między innymi dlatego, że cały ten katolicki świat został ogniem i mieczem zniszczony. To ten ruch, który wykonuje, oznacza całą południową część basenu Morza Śródziemnego, która zostaje zniszczona, wycięta ogniem i mieczem. Także islam wchodzi do Hiszpanii z jednej strony i odbija się od Bizancjum przez wiele wieków z drugiej strony. My natomiast jesteśmy z naszą opowieścią w czasach, kiedy islamu jeszcze na szczęście nie ma i kiedy te ziemie, południowa część basenu Morza Śródziemnego może kwitnąć. Egipt, a przede wszystkim Aleksandria, będzie tą sceną naszych wydarzeń. Otóż Cyryl Aleksandryjski. Cyryl Aleksandryjski to biskup, patriarcha Aleksandrii właśnie. Zostaje on biskupem w bardzo trudnych okolicznościach. I tutaj już warto na samym początku zauważyć, że Cyryl to jest postać faktycznie żelazna, niezłomna. Pod względem temperamentu to musiał być jakiś straszny choleryk, to znaczy ktoś o takiej bardzo gwałtownej naturze, choć będziemy widzieli, że w pewnych momentach potrafił ją okiełznać i że wykazywał się również głęboką roztropnością i racjonalnością, ale za wszystko po kolei. Gdy nasz Cyryl zostaje nominowany biskupem, to wzbudza to opór ze strony prefekta rzymskiego Orestesa. Zasadniczo poprzedni biskup w Aleksandrii ma prawo nominować swojego następcę. On nominuje właśnie Cyryla, natomiast Orestes ze swojej strony jako namiestnik Imperium Rzymskiego nominuje innego kandydata. Dochodzi do sporów, zamieszek, wręcz bujek. Po stronie Cyryla są przede wszystkim koptowie, czyli katolicy, którzy stanowią w Aleksandrii raczej tą najuboższą część społeczeństwa, ale też dominującą. Oprócz nich dużą część mieszkańców stanowią Grecy, powiedzmy, że taka arystokracja w Aleksandrii, i Żydzi. Grecy i Żydzi popierają raczej kandydata namiestnika, jako powiedzmy, że takiego bardziej pokojowego, a koptowie popierają właśnie naszego Cyryla. Dochodzi do bujek, zamieszek. Sytuacja jest bardzo trudna.
Cyryl otrzymuje jednak poparcie większości duchowieństwa Aleksandrii i zostaje wyświęcony na biskupa. Po tym jak Cyryl zostaje patriarchą, konflikt pomiędzy nim a namiestnikiem rzymskim narasta i doprowadza do coraz to większych, trudniejszych konfliktów. Dochodzi do zamieszek, do bójek pomiędzy przedstawicielami przede wszystkim koptów, a przedstawicielami Greków, spośród których wielu jest jeszcze poganami. Wprawdzie sam Orestes jest nominalnie katolikiem, natomiast jego otoczenie w większości jest pogańskie, co oczywiście też przyczynia się znacznie do powstania tego konfliktu. Dochodzi z czasem do krwawych zamieszek, krwawych starć ze strony zwolenników Cyryla. Ginie chociażby mnich Ammonius, który zostaje aresztowany przez władze cesarskie, przez wojska namiestnika i w tajemniczych okolicznościach w więzieniu zostaje zabity. W ramach odwetu Koptowie dopuszczają się linczu na neoplatońskiej filozofce Hypatii, która była jedną z bliższych takich doradczyń prefekta Orestesa. A więc widzimy, że sytuacja staje się bardzo gorąca i być może zarówno Orestes, jak i Cyryl nie popierali tego tak brutalnych rozwiązań, jednak na dole wśród ich zwolenników te emocje wrzały już tak bardzo, że dochodziło nawet do tych rozwiązań takich najbardziej radykalnych i ostatecznych. Ostatecznie sprawa oczywiście wielokrotnie odbija się o dwór cesarski. Cesarz jednak nie interweniuje przez długi czas. W końcu jednak cesarz, zmuszony też zewnętrznymi okolicznościami, to znaczy większość imperium już boryka się z najazdami Germanów, a Egipt jednak cieszy się zewnętrznym spokojem. Zależy mu na tym, żeby imperium miało też prowincje, z których może spokojnie czerpać zasoby po to, żeby móc prowadzić wojny tam, gdzie jest to faktycznie potrzebne. Dlatego prefekt Orestes zostaje jednak odwołany, jego polityka zostaje oceniona jako nieskuteczna, a cesarz Teodosiusz decyduje się na negocjacje z Cyrylem. I tak w ten sposób, poprzez te negocjacje, Cyryl tworzy, można powiedzieć, nowy sposób funkcjonowania prowincji egipskiej. To znaczy, to wciąż pozostaje prowincja rzymska, jednak Cyryl jako patriarcha zjednoczy w swojej osobie zarówno władzę ziemską, jak i tą władzę kościelną. W dużej mierze on będzie pełnił tą funkcję namiestnika imperialnego, cesarskiego w czasie po zdjęciu ze stanowiska prefekta Orestesa. Dlatego też pozwoliłem go sobie nazwać ostatnim faraonem. Nie jest to mój wymysł, to znaczy wobec jego poprzednika, który był jego wujem swoją drogą, który miał takie zapędy, żeby tworzyć taką autonomię egipską, również używano tego określenia, jako nazywano go faraonem, czyli nawiązując do tej, powiedzmy, egipskiej tradycji, takim władcą, który jednoczy w sobie władzę świecką, jak i duchowną. No i kimś takim staje się również nasz Cyryl Aleksandryjski. Pomimo tego, że w czasach tych konfliktów można by było ewentualnie postawić mu ten zarzut, że był właśnie takim żelaznym biskupem. A więc można by myśleć, że Cyryl, jak przejmie już tą pełną władzę, to będzie miał jakieś takie tendencje, powiedzmy, absolutne. Otóż nie. Otóż gdy sytuacja się już uspokaja, to wtedy okazuje się takim bardzo spokojnym i roztropnym władcą. Oprócz tego, że faktycznie organizuje Egipt niejako jako takie własne państwo, to jednocześnie wykazuje się takim spokojem i roztropnością. Na przykład zaprzestaje burzenia pogańskich świątyń, które za jego poprzednika jeszcze było praktykowane.
uważa, że dużo bardziej skutecznym będzie walka na poziomie intelektualnym, czyli na poziomie pism i kazań, niż próba zburzenia przemocą tychże świątyń. A więc wykazuje się, można powiedzieć, takim spokojem i roztropnością również w kwestiach, powiedzmy, że takiej w cudzysłowie, tolerancji. Chociaż w zasadzie to jest dosłownie tolerancja, bo tolerancja z definicji oznacza tolerowanie, czyli znoszenie czegoś, co oceniamy jako złe. Dochodzimy powoli do sedna naszej sprawy, bo to wszystko jednak był tylko wstęp. Otóż patriarcha Konstantynopola, no a trzeba wiedzieć, że patriarcha Konstantynopola w tym czasie to jest nie byle kto. Konstantynopol jest stolicą imperium. Tam gromadzi się całe życie, ogniskuje się całe życie cesarstwa. No i ten patriarcha Konstantynopola zaczyna nauczać, głosić w swoich kazaniach, że Matki Bożej nie należy nazywać Matką Bożą, że termin Teotokos, Boża Rodzicielka, jest niewłaściwy. Te kazania docierają do Cyryla Aleksandryjskiego, no i Cyryl płonie gniewem. W Egipcie już w III wieku jest udokumentowane, że tak nazywano Matkę Bożą, że Najświętszą Maryję Pannę nazywano Matką Bożą, a rozumiemy, że dokumentacja w wieku III, czyli około roku 200 i później, dokumentacja w tym czasie, w czasach prześladowań, to jest rzecz bardzo, bardzo rzadka. Tam mamy to potwierdzone tak wcześnie, a więc dla chrześcijan egipskich to jest takie pojęcie absolutnie fundamentalne i też ważne dla ich takiej własnej tożsamości. Gdzieś tam w takim kontraście wobec tych egipskich bóstw, również kultu Izydy, która jest matką Horusa, gdzieś w kontraście do tego ta Matka Boża, która jest tą, no właśnie, prawdziwą Matką Bożą, ten kult, który ma zająć miejsce tych pogańskich bożków, to miało swoje, wszystko miało tam swoje znaczenie. W każdym razie to pojęcie dla chrześcijan egipskich było absolutnie kluczowe i Cyryl zapłonął gniewem i opublikował pisma, listy. W zasadzie jest to rodzaj encykliki, można by powiedzieć, w której broni zaciekle pojęcia, terminu, nazwy Matki Bożej wobec Najświętszej Maryi Panny. Na co patriarcha Konstantynopola pisze do Cyryla list, w którym mówi, że no, szkoda, że nie odezwałeś się do mnie najpierw osobiście, byśmy sobie to omówili. Na co Cyryl odpowiada listownie, że to jest sprawa fundamentalna i to jest negowanie bóstwa Chrystusa, bo jeśli Najświętsza Maria Panna nie jest Matką Bożą, to Chrystus nie jest prawdziwie Bogiem, a tego będę bronił jak, w cudzysłowie, niepodległości, to jest już moja parafraza, tego będę bronił do samej śmierci, będę walczył o to na śmierć i życie, chyba dosłownie takie pojęcie tam jest użyte. Dochodzi do takiej ostrej wymiany zdań pomiędzy patriarchą Nestoriuszem a patriarchą Cyrylem. W trakcie tej wymiany listów Nestoriusz zarzuca też Cyrylowi, że wiele piszesz o teologii i swojej osobistej pobożności, ale gdzie w tym wszystkim jest miłość bliźniego? Co uważam za dosyć fascynujące, że już wtedy heretycy lubili powoływać się na miłość bliźniego. A więc Cyryl oczywiście nie daje się złapać na ten haczyk i dalej broni bóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa za wszelką cenę. Konflikt narasta tak bardzo, że ostatecznie zostaje zwołany sobór. Wcześniej papież zwołuje synod rzymski, gdzie termin, pojęcie Teotokos, Boża Rodzicielka, zostaje uznane za prawowierne, ale ze względu na to, że to nie ucisza konfliktu, zostaje zwołany sobór powszechny w Efezie. I to jest oczywiście wielka już historia Kościoła, trzeci sobór powszechny w Efezie.
Fascynująca jest historia tego soboru i wielkie są jego osiągnięcia teologiczne. Cóż tam się wydarzy? No, my będziemy patrzyli z perspektywy naszego Cyryla Aleksandryjskiego. Zacznijmy od tego, że Cyryl płynie na ten sobór jak na wojnę i ponoć właśnie współcześni tak to właśnie postrzegają, że Cyryl do tego portu w Aleksandrii wychodzi jak faraon, który ciągnie na wojnę z całą flotą statków, kilkuset zbrojnych mnichów. Tam Egipcjanie mieli taką instytucję, którzy mają służyć za jego taką straż osobistą, płynie razem z nim na wojnę o Matkę Bożą. Tak można by określić ten sobór, to jest wojna o Matkę Bożą. No i wypływa ta egipska flota ostatniego faraona na tą wojnę. Cyryl prawdziwie punktualny, jeden dzień przed otwarciem, planowanym otwarciem soboru, przybywa. I co się dzieje? Jego zwolennicy, których jest mnóstwo tam, chrześcijanie egipscy, wykrzykują, chodzą po ulicach Efezu i wykrzykują, że Matka Boża jest Matką Bożą, a kto się z nami nie zgadza, to tego zaraz przekonamy siłowo do tej prawdy. A więc tam dochodzi do zamieszek, rozruchów w samym mieście wywołanych właśnie przez chrześcijan egipskich. Widzimy, że już wtedy te kwestie wokół Matki Bożej wzbudzały ogromne poruszenie, więc to nie jest tylko kwestia, powiedzmy, naszego polskiego katolicyzmu, naszej polskiej typowej pobożności, tylko jest to rzecz, która zawsze gdzieś tam poruszała serca szczególnie. A w jaki sposób to pokazuje też, że ta nasza taka maryjna pobożność jest formą pobożności taką głęboko, rdzennie katolicką. Skoro ten wielki Egipt to wielkie dziedzictwo cywilizacyjne, pamiętamy, że Egipt to jest ta wielka, rdzenna cywilizacja, która zostaje ochrzczona i całą tą swoją mądrość. Pamiętamy o tej słynnej aleksandryjskiej bibliotece, która swoją drogą będzie spalona później przez muzułmanów, gdy oni Aleksandrię zdobędą. Kłócą się uczeni co do tego, na ile ten ostateczny śmiertelny cios zadany przez muzułmanów ją zniszczył, a na ile już wcześniej ona podupadała. Nie jest to dla nas najważniejsze, czy muzułmanie dosłownie spalili wszystkie księgi, czy już nie wszystkie, bo część biblioteki już wcześniej została rozkradziona. W każdym razie chodzi o to, że Aleksandria, Egipt, ta kolebka ludzkiej cywilizacji, można tak powiedzieć, żyje prawdziwą miłością do Matki Bożej i być może ta miłość czasem jest lekko przesadzona, być może niepotrzebnie robili rozruchy na ulicach Efezu, gdzie zasadniczo chyba nie było potrzeby, żeby to robić, ale jednak, gdy dostrzegamy pewne podobieństwo w nich do nas, w sensie do tego katolicyzmu, który jest takim tradycyjnie polskim katolicyzmem, to znaczy takim właśnie z emocjonalną miłością do Matki Bożej, to świadczy to tylko i wyłącznie na naszą korzyść. No a więc faraon przybywa do Efezu, jego zwolennicy biegają i krzyczą, że Matka Boża jest Matką Bożą. Co się dzieje? Pozostali się spóźniają i uczeni przyjmują, że przynajmniej spora część tych biskupów, zwolenników patriarchy Nestoriusza świadomie się spóźnia. Świadomie próbują ugrać coś politycznie poprzez to opóźnienie swojego przybycia. Być może chcą zmusić Cyryla do jakiegoś nieroztropnego, nierozważnego ruchu. Cyryl rozpoczyna nawet później niż planowano obrady soboru, z racji, że nie przybyli ci najważniejsi przedstawiciele, zwolennicy Nestoriusza, no to Cyryl od razu na pierwszej sesji potępia jego tezy, na co gdy przybywają kilka dni później przedstawiciele tego drugiego stanowiska, ci wrogowie Matki Bożej, można tak powiedzieć, bo byli wrogami pojęcia Teotokos. Oni, gdy widzą, co się dzieje, jakby otwierają konkurencyjny sobór i potępiają patriarchę Cyryla i pojęcie Matki Bożej uważają za nieprawowierne. A więc mamy, można powiedzieć, rozgardiasz absolutny.
Na co ostatecznie postanawia interweniować cesarz, który postanawia aresztować zarówno Cyryla, jak i Nestoriusza i próbować rozwiązać tą kwestię. Przybywają też w końcu delegaci papiescy i oni prowadzą ten sobór dalej, roztrząsają tą kwestię teologicznie, przyznają kwestię Cyrylowi, któremu poprzez negocjacje udaje się wymigać od tego aresztu, w którym chciał go umieścić cesarz, ale Cyryl odjeżdża, już nie zostaje do końca tych obrad. Jednak ostatecznie fragment jego pisma zostaje przesłany papieżowi i ten fragment też przeczytam. Natomiast sobór ostatecznie potwierdza, tak, Matkę Bożą należy nazywać Matką Bożą. Nestoriusza skazuje na dożywotnie więzienie w klasztorze, a więc dla patriarchy, kogoś, kto jest u szczytu władzy, można powiedzieć, w kościele, bo imperium, siedziba imperium to jest Konstantynopol. Patriarcha Konstantynopola, będąc tak blisko tej siedziby, tej stolicy władzy, no to była osoba, która miała władzy w kościele bardzo, bardzo dużo. W praktyce czasami w pewnych przynajmniej obszarach więcej niż papież, pomimo tego, że akceptowano prymat papieski we wszystkich katolickich patriarchatach, to jednak tam, gdzie ta władza naprawdę była, czyli właśnie w Bizancjum, no łatwo było w praktyce zdobyć władzy więcej niż sama głowa kościoła, co w pewnym sensie dotyczy również Cyryla Aleksandryjskiego, który również w praktyce mógł mieć momentami władzy nawet więcej niż sam papież. Nie tej władzy teologicznej, nie władzy jurysdykcyjnej, ale takiej władzy praktycznej, takiej siły przebicia w kościele. To się oczywiście może zdarzyć, nie jest to sprzeczne z prymatem papieskim, że są biskupi, którzy nagle zdobywają jakiś taki wpływ praktyczny i stają się potężni, że trudno byłoby im się przeciwstawić. Jak widzimy jednak, nawet patriarcha Konstantynopola musi ulec, jeśli w wojnie o Matkę Bożą stanie po niewłaściwej stronie. No i Nestoriusz zostaje skazany na, już chciałem powiedzieć, na wieczne potępienie. Miejmy nadzieję, że nie zostaje skazany na dożywotnie więzienie w klasztorze. Przeczytam teraz fragment listu Cyryla do papieża ze słowem wstępu. To jest czwarta i piąta sesja soborowa. Na niej następuje anulowanie potępienia Cyryla i Memona. Sam Cyryl odmawia wzięcia udziału pomimo zaproszenia na tę sesję. Najwyraźniej jednak trochę uraziło go to, że chcieli go aresztować i że obradowali w ogóle. Czy to potępienie tych biskupów, którzy przybyli później i było wypowiedziane wobec niego, czy obowiązuje, czy nie. List jego został uroczyście zatwierdzony i wysłany do papieża. Wysłano go również do cesarza. Fragment tego listu. Natura słowa nie doznała żadnej zmiany, stając się ciałem. Słowo zjednoczyło się na zasadzie hipostazy z ciałem, ożywianym przez duszę rozumną. Zostało nazwane Synem Bożym, nie ze względu na wolę lub upodobanie lub przyjęcie prozopon. Różne natury spotkały się w jedności prawdziwej i z dwóch jest wyłącznie jeden Chrystus, jeden Syn. Różnica natur nie została usunięta przez zjednoczenie, lecz niewysłowione spotkanie boskości i człowieczeństwa urzeczywistnia dla nas jednego Chrystusa. Słowo osobiście narodziło się z dziewicy, ponieważ przyswoiło sobie naturę własnego ciała. Cierpiała nie natura słowa, lecz ponieważ jego własne ciało cierpiało, można powiedzieć, że słowo cierpiało i umarło za nas. Mówimy o jednym Chrystusie i Zbawicielu, nie dlatego, że uwielbiamy człowieka razem ze słowem, lecz uwielbiamy wyłącznie jednego i tego samego Chrystusa. Odrzucenie zjednoczenia na zasadzie hipostazy to powrót do mówienia o dwóch synach. Pismo Święte nie mówi, że połączyło się z prozopon, z osobą człowieka, lecz że stało się ciałem. Także ojcowie nazywają Maryję Boga Rodzicą. A więc odpowiedź jest w zasadzie bardzo prosta. Tak jak zwykła ludzka matka nie obdarza swojego dziecka duszą nieśmiertelną. Mimo wszystko nie nazywamy ją matką ciała, tylko nazywamy ją matką całego człowieka. Tak samo Najświętsza Maryja Panna nie mogła obdarzyć Pana Jezusa duszą nieśmiertelną, nie mogła obdarzyć Go również Jego bóstwem. Nie zmienia to faktu, że jest rodzicielką, jest matką dla tego człowieka, który jest Bogiem, który jest zjednoczony z Panem Bogiem, unią hipostatyczną, co sprawia, że jest Bogiem.
w sensie dosłownym i ścisłym. Dlatego możemy nazwać Matkę Bożą właśnie Matką Bożą. I to wielkie postanowienie, ten wielki wniosek teologiczny jest zasługą Soboru Efeskiego, jest zasługą Cyryla Aleksandryjskiego, ostatniego faraona, wielkiego świętego Kościoła katolickiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.